kurde, nie napiąłem. A co się stało? Tego do końca nie da się zrozumieć. Nie, tego nie mam. Chodzimy tu już od ilu godziny? Wiecie? No jakoś tak. Teraz jest 10:43. Zasnąłem na chwilę. Budziłem się do małej twojej krzyżka. Nie wiem, jak to porwali. Nie trafiliśmy po prostu na tych, którzy się nami zainteresowali. Z tym, że jakby nie oni, to za kilometr byliby tam czy za 10, czy za 50 następny, no nie? No i skoro nas już wzięli, to teraz po prostu sprawy nie da się wycofać, no bo poszła do urzędu i koniec, no nie? Jesteśmy troszkę uziemieni, no nie? Trochę wiemy. Tak naprawdę ci, jakby myśmy nie złamali w żaden sposób prawa. I oni też nie złamali prawa. Takie mają po prostu przepisy. Ci policjanci mają prawo wymagać dla rowerzystów eskorty na głównej trasie, no nie? W tym momencie, kiedy sprawa jest już zgłoszona na policji, my nawet nie mamy prawa jechać tą drogą. Bo gdybyśmy pojechali, to wtedy nas po prostu łamiemy prawo i nas aresztują, nie? Także wtedy nas faktycznie aresztują, nie? W tym momencie po prostu musimy tutaj być, dopóki nie dostaniemy tej eskorty na jazdę tą główną trasą. No i nie ma, że powiem, dyskusji, nie? No. Tutaj to jest sprawa załatwiana oficjalnie przez urzędy. Jak się zaczyna cokolwiek przez urzędy, to się zgłasza, to się pisze podanie, więc my to wszystko musieli dzisiaj pisać, no nie? I potem się czeka na decyzję. Zanim to dochodzi do tam naczelnika, który decyduje, to najczęściej trwa 2-3 dni. I to jest tak, że ta eskorta już jest załatwiana też w obwodzie moskiewskim, bo to trwa 2-3 dni załatwianie. Nie, 2-3 dni to trwa. No i najprawdopodobniej pojedziemy z eskortą już do końca. Z przodu jakiś pan, z tyłu pani sołtysowa, za nią konsul i pały. Nie wiem gdzie, po Krasnojarska, czy gdzieś tam, a nie, nawet do Moskwy nie dojedziemy. Patrzcie, gdzie kuźwa jesteśmy w ogóle, nie? Nie, Michał, umrzemy tutaj, nie? Już tylko śmierdzą zostało. No jest ta sama fleka. To jest tak zwany trójkąt smoleński. Dokładnie, jak tu wejdziesz, to żaden nie wyrósł. Żaden. Żaden. Same brzozy. Patologia sięgnęła szczytu. Było fajnie. Do widzenia. Robimy zakłady, kto będzie szybciej w Moskwie, my czy Marcel? Marcel. Kto będzie? To w ogóle będzie w Moskwie. Jesteśmy w środku bagna na bezdroża. Nie ma zasięgu telefonicznego, nie ma bieżącej wody, są muchy, komary, nie słońca. Nie ma wody, ale nie ma Wi-Fi, rozumiecie to? Jak można żyć bez Wi-Fi, ja się pytam. Wreszcie koniec świata. Nie naładujemy, chyba że wiatrak. No, a Kugiel nie naładuje akumulatora, nie będzie muchyki. Nie ma muchy, Wi-Fi, umrzemy. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Nic nie możemy zrobić, dopóki no, konsul wie o tym, że my czekamy po prostu na to, żebyśmy mogli jechać, nie? No on wie o tym, że no, my po prostu chcemy jechać, nie? I że dzisiaj to jest fajnie, tam na wesoło, no ale jak jutro będziemy musieli cały dzień tutaj stać, no to już będzie gorsza atmosfera na pewno. A jakby się okazało, że jeszcze pojutrze, no to już będzie w ogóle kiepsko, no nie? Ładnie tu. Jedni robią pranie, inni podjadają, jeszcze inni śpią, pokryją mu, jeszcze inni pokryją mu, gotują. Znojna noc, ja ciebie ukradu, ja ciebie pocałuję, mi zamuczaju, znojna
mnie zamucia ziu. Łódzko? Znaczy mi wygląda na płuco, nie? Łódzko. Nie, to wygląda na płuco. Wątróbka, to wygląda jak wątroba. Wygląda jak płuco. Nie no. Свет в окне твоем, но я знаю, ты не спишь. Почему же тебя я ночью украду? В этом мире жить без тебя не смогу. Dzień internowania, dzień drugi. Dzień oczekiwania, zakładamy, są plany zakładania wioskę, proszę bardzo. Soniu, kim chciałbyś być w naszej wiosce? Ja będę kelnerką. Chciałbyś mi ale wyjaśnić, że w tym wypadku jest to szeroko rozumiany zawód kelnera i tutaj byłaby to odpowiedzialne za kibę. Ja nie będę nikim, bo mnie wioska zabiła w pierwszej turze. Ja ci powiem, bo myśmy... A, będzie cmentarz! A w ogóle ja się zajmę najważniejszym. Doprowadzę tutaj kabel od internetu. Zakład odzyskania wioski. Na razie musimy dużo jeść, żeby mieć zapasy zimowe. Kartoszki! Ja mogę nadzorować, bo to będzie. Przez nie mamy co nadzorować. Nie mamy jak jedna po prostu. Możesz nadzorować swoimi myślami. Ani kulturalnym, ale nie będzie nam potrzeba na początku kulturalnego. Wam się tak wszystko wydaje. A patrzcie jak miło i tak te kwiaty się stoją. To chyba będę musiał serwis rowerowy założyć, skoro tutaj 100% populacji się rowerami przemieszcza. Po godzinę. W ramach hobby. No, to już wiemy. Kto będzie robił, on będzie odpowiedzialny za drogi. Będzie po prostu. Będzie budował drogi. Tak jest, oczywiście. I sprzątał te drogi, żeby mógł przejazd. Cała infrastruktura po prostu. Odpływy, melioracja. Jeździsz z serwisu rowerowego, dochodzimy do po prostu prawdziwej funkcji. Przydatnej funkcji. Ja bym mogła w zwątkach robić. O, ja bym mogła. Pierwsza dziewczyna, która jakieś przydatne zajęcie sobie znalazła, bo tak to pozostałe chciały tylko rządzić. Pytanie jeszcze do kolegi, jaki ustrój powinien panować w naszej wiosce? Na pewno nie demokracja, to jest pewne. Ja myślę, że monarchia, no dyktatura jakaś ogólnie. A co jesteś za radą starszych? No... 23. Czterech najstarszych? No dobra, będę. Załapię się. Ja też to wchodzę. Może to ustawiam. Ale my 100 lat nie przetrwamy bez... Skilidowanie kibli albo takie... Bez następnych pokoleń, nie? Roboty karne. Co wtedy? Ale ksiądz też może? Każda będzie miała trzech. To ja mogę być tutaj nadwornym inżynierem. Tutaj elektrownię zaraz zrobimy, bo spad wody jest już. Uwaga! Po wielu godzinach prac inżynieryjskich i konstruktorskich powstało coś takiego. I się złamało. Słuchajcie, może w międzyczasie pójdę zobaczyć. Może w międzyczasie tutaj tych naszych poważnych rozmów pójdę zobaczyć komórkę. Czy wieści mamy jakieś wieści, że możemy stąd jechać, że nie musimy się tutaj osadzać. Ale w pewnym momencie dalej będzie tego, nie?